Muszę przedostać się przez korytarz pełen ekstroplazmy, żeby zdobyć spaszkowany róg dworożca. Dobra. I to zrobiłem. Kurde. Yeah. Dobra. Dobra. Tak, jest już z tej strony Emi. Dajcie, w kolejnym odcinku zagrajemy w Harry Potter. Tylko na tajemnic na 100% z kamerą. Wiesz, że miałem za seria prywatny save. Dobra. No dobra, żeby tak sobie. Dobra. Nie! Halo? Co się odwaliło w tej chwili? Ja chcę na górę, do cholery. Jest na dole. No co za... Tam było jeszcze jakieś... Ale zleciałaś. Mhm. Spadaj. Pacytajaj. O kurde. Ja cię kręcę. Zestrzeluj. Aha. No co za... Nie mamy rogice. Jak zleciałam. O. Jaki utwór... No, to drogi ułatwienie, ja pierdzielę. Ojej, dobra. A, jeśli spodoba seria, to kliknij subskrybuj, skomentuj, łapkę zostaw. A, i pozdrawiam serdecznie. Co, wróciliśmy. A nie mogę tego powtórzyć? Ojej, ale była zabawa. Jak to tam zginęłam? A snajp tu łazi. Snajpie. Bo ci spuszczę kiedyś manto. Nie, na razie no. Mam na ciebie oko, Potter. Ojoj. Jeszcze raz cię złapię na węszeniu, Potter. Odejmę punkty domowi. Dobra, spadamy. Sala do lekcji eliksirów. Ojej. Lepiej uważać na snajpa. Co tam miałaś? Harry, chcesz pohandlować? Mam korę drzewa vegan. Jeszcze wilgotną od porannej rosy. Ej, po co mi to? Nie wiem, jak to zdać. Stracę, dobra. Pamiętasz, że to rzadki towar. Ej, Harry, chcesz coś kupić? Nie, chcę wyjść z tego. Chcemy sobie polatała. No cześć, Hermionko. Znalazłem róg dworożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Zakładają klub pojedynku. Pierwsze spotkanie dzisiaj. To może być ciekawe. Jeśli chcesz.
O. Tak, chcę się pouczyć. Może warto sprawdzić, o co chodzi z klubem pojedynków. Jaka sala jest obok głównego holu, dobra. No idę, idę, no gońcie się tam. Gonię, gonię się, gonię się. Się goni. No, jeszcze nie mogę. Dobra, jeszcze nie mogę. Idę, idę. Ojej. Musisz gonić. A, tutaj co byłem. A, teraz mogę tworzyć. No, czy tu byłem? Ja byłem. No, tam w kółku. No, jaka sala. Nie. Wielkie pojedynkowanie, czas zacząć. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą? Znakomicie! Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok wielkiej sali. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. Mogę trochę podgłosić, bo zaraz nie wiem. Nie wytrzymam. Że głośność jeśli. Nie gra głośno. Nie słychać głośno. W tynkach możecie używać trzech zaklęć. Rictu Sempra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Mimble Wimble, które nie pozwala przeciwnikowi poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Expelliarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. By wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. Dobra, no. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej, możesz dodać więcej mocy zaklęciom Rictu Sempra i Mimble Wimble. By przystąpić do pojedynku, trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. By przystąpić do pojedynku, należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli wygrasz pojedynek w pierwszej turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek, wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape. Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuje pan z panem Wesleyem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Zobaczymy, czy poradzi.